Ale my wracamy z hukiem na kolejne spotkanie. Kasacja GG kontra First Cup, wybrane tutaj przez Zwolen Game Cup jako kolejne spotkanie, bardzo ważne w kontekście awansu. Przypomnijmy, że zwycięska drużyna awansuje do ćwierćfinałów, które odbędą się dzisiaj. First Cup, drużyna, która wygrała bardzo dobre spotkanie, no ale także Kasacja GG, która no, nie odpuściła, pokazując bardzo dobry poziom już w swoim pierwszym spotkaniu. No i utrzymują poziom, który właśnie spodziewano się podczas tego lana. Reactive bardzo dobre wystartował tutaj jeden frag tego zawodnika i mamy 5-3. Przewaga po stronie Kasacji, ale to Soren teraz zdobywa kolejny frag. No i Soren, nie widzieliśmy z tego, ale teraz 3 fragi. Znakomicie tutaj zawodnik antyterrorystów. Atakowany tutaj nie wiadomo z której strony. Pomotali się troszeczkę tutaj zawodnicy Kasacji, no ale widzimy, że to nie jest koniec, to jest Soren i jeszcze od drugiej strony od auta, a Reactive teraz będzie atakował, Reactive wygrywa ten pojedynek, no i mamy 1-1. Owacy na stojący tutaj Reactive jeszcze walczy, ale to Elekt, a więc to First Cup 1-0. Radość kibiców zgromadzonych tutaj na hali w Zwoleniu, ale to prowadzenie First Cup 1-0 dla zawodników First Cup. Mamy pauzę. Musimy tutaj wyciszyć na hali dźwięk ze względu na to, że jest naprawdę ogromny hałas. To także przeszkadza graczom. No i to się przyda zdecydowanie. Pixa 3300, nawet 3500. Mamy Full HD. A my zaraz wracamy do spotkania. Musimy tutaj zaczekać na pozostałe drużyny. No i na pewno będą tu ogromne emocje. Z jednej strony First Cup i zgromadzenie, zgromadzenie kibice na sali. No i Kasacja GG, która jest jednym z faworytów do wygrania tego cupa. A właściwie całego lana. Zwoleń Game Cup edycja numer 2. Kasacja już ustawia się na pozycjach. Zobaczmy, jak sobie tym razem poradzą. First Cup jednak bardzo skutecznie. Wydaje się, że będą w stanie tutaj bardzo powalczyć, patrząc na to, jak prezentują się od początku tego turnieju i rzeczywiście zaskakują swoją skutecznością. Mało kto by chyba tutaj powiedział, że będą grać na tak wysokim poziomie. I to jeszcze nie wiem, po tym wszystkim, co wcześniej się przecież działo. Ustawienie tutaj jest więcej Kasacji. Z drugiej strony First Cup. Zobaczmy, gdzie kieruje się paka, która w tej chwili jest na środku. Krubin tutaj będzie próbował chyba zeskoczyć, ale jest tam jeden z przeciwników przecież pod okienkiem, a tam jeżeli skieruje się jeden z zawodników Tero, to będzie tak naprawdę nadziany. Tym bardziej, że tutaj First Cup będzie nie odpuszczać. No i proszę, bardzo ładnie tutaj narki. Jeden frag tego zawodnika i przewaga dla strony Kasacji, która nadal defensywnie. Soren ustawiony głęboko na bombsidzie A, NKR jeszcze do tego z drugiej strony, a Hypno także na bombsidzie B, jakby się tutaj spodziewali tego przejścia, a widać, że także First Cup będzie tutaj kombinować. No do samego końca czekają, Hypno z fragiem, mamy 4-1, no i Krosik pozostał sam. Bardzo ciekawa sytuacja tutaj zawodnika Tero, który jeszcze atakuje Sorena, ale odcięty tak naprawdę od bombsidu, no i bez szans, ponieważ dostaje bless od Hypno, który zdobywa teraz fraga dla Kasacji. 2-0 dla Kasacji, którzy prowadzą to spotkanie. Iko teraz wykonanie First Cup, bardzo trudna runda na mapie The Cobblestone, a Kasacja GG utrzymuje swój wysoki poziom od początku tego spotkania. Hypno, jak widać, ustawiony na skoku. Krosik tam zmierza właśnie na tą pozycję wraz ze swoim kolegą. Rzucony Mołotow powstrzymał go właśnie przed podejściem na tą pozycję. Zapewne to będzie próba właśnie zajęcia tego miejsca. Tutaj Hypno jednak znakomicie, jeden frag. Będzie tutaj zapewne bronił się przed przeciwnikiem, ale z drugiej strony First Cup próbuje wejść na bombsite. Miejmy nadzieję, że tutaj powalczą na zawodnicy terrorystów.
Reactive i koledzy tutaj ustawieni. Jest frag NKR, a jest Elektryk, który zdobywa kolejny frag dla swojej drużyny. No i czy to będzie runa 300? No to wskazuje, choć Reactive jeszcze z fragiem. Ale 3-0. 3-0 Kasaty DJ prowadzi jak na razie. I zobaczmy, jak zaprezentuje się First Cafe na fullu. Kolejna runda przed nami, a WUPA po stronie Kasacji. Będzie się działo. Soren na pewno tutaj nie odpuści. Zapewne nie będzie chciał dopuścić przed wejścia do środek. A ekipa First Cafe już podchodzi pod BS-a. Cały czas tutaj czekają spokojnie za Zero, ale z drugiej strony tutaj zawodnik First Cafe także będzie czaił się na jednego z rywali. Prawdopodobnie na zeskoku tutaj będzie próbował urwać fraga. Elektry jeszcze tutaj walczy. Zobaczmy, Soren ustawiony z AWP-ą. Wydaje się, że jest to bezpieczna sytuacja dla zawodników antyterrorystów, a MKR jest także ustawiony na B. Jakby tutaj nie dopuszczał myśli, żeby w ogóle przeciwnik miał wyjść na bombsite. No i na razie to się przecież udawało. Tutaj Kasacja nadal będzie utrzymywała swój poziom. Reactive ekipa zgromadzeni tutaj pod bombsite'em B. Czy będzie to wejście? No, zapewne, ale teraz został BNKR. Ciężko będzie tutaj się pozbierać po tym fragu, ale El Bombero już z jednym fragiem. Walczy tutaj Elektry, no i już kolejny frag po stronie Kasacji. Elektr, który atakuje Reactive, no próbuje tutaj przełamać sytuację. 3-3, bardzo wyrównanie w tej rundzie, ale przypomnijmy, że Soren ma jeszcze AWP. To może być ogromny plus tej rundy, no i Reactive z kolejnym fragiem. Nark tutaj znakomity nade rzucony przez tego zawodnika, no i Soren, który jak mówiłem z tą AWP-ą potrafi zdziałać cuda, ale Krubin teraz znakomicie, ale Narki kończy to. Niewiele tutaj zabrakło, mimo tego, że jednak Kasacja ugrywa tą rundę i mamy 4-0. Bardzo słabe finanse First Cuff. No a Kasacja może spokojnie kontrolować w tej chwili sytuację, mając do tego jeszcze AWP, którą gra Soren. No i First Cuff na pistolach. Jak widać, niektórzy zawodnicy kupili te kevlary, ale czy to wystarczy? Ciężko stwierdzić. NKR już kolejny frag. Hypno także, Soren, no rozdają te fragi zawodnicy Kasacji, a Elektry i Soren kończą tą rundę i to bardzo szybko. 5-0. Kasacja bardzo pewnie się zaczyna tutaj czuć na mapie The Cobblestone. No i pytanie, co tutaj zrobi First Cuff? Nie tylko trudna sytuacja, ale wydaje mi się, że też powinni coś zmienić. Jeżeli Krosik tutaj wraz ze swoim kolegą nie zdobywają fragów, no to nie jest za dobrze. No, musi je tutaj coś zmienić. No i oczywiście Kasacja musi utrzymać przewagę, jeżeli chce nadal kontynuować swoją doskonałą pasę. Reactive z pierwszym fragiem za WP. Bardzo dobrze tutaj otwiera zawodnik First Cuff. Tymczasem podejście przez środek, to chyba będzie zmiana bombside'u, ale nie spekulujmy, tutaj może się jeszcze wiele zmienić. Anarki i ekipa nadal defensywnie. Elektry cofa się już na BS-a, z drugiej strony NKR stoi ubezpieczając bombside B, tam zbliża się Krosik, no ale NKR spokojnie tutaj poradził sobie z przeciwnikiem, utrzymując pozycję, ale już mamy kolejnego fraga. Jest tutaj walka, Lenarki już dwa fragi, także Krubin tutaj wchodzi na BS-a. Przewaga 3-2, szansa na pierwszą rundę dla zawodników First Cuff, którzy plantują w tej chwili pakę, no i mają sytuację bardzo otwartą. NKR Hypno z fragiem, no sytuacja bardzo wyrównana. Jeżeli to stracą zawodnicy First Cuff, no to będą w okropnej sytuacji. Jeszcze teraz nie trafia Reactive, NKR skanuje drewienko, też popełnia błąd. Hypno z drugiej strony jednak tutaj zauważy rywala, ależ to pięknie zrobił Hypno. Krosik pozostaje sam w tej chwili na bombsite, no ale NKR popełnia także błąd. Krosik kontra Hypno, który teraz defiozuje smoku. No i czy zdąży Krosik? Chyba tak. Krosik skanuje, ale nie może trafić. Ajajaj, brawo, udało się. Udało się, więc First Cuff ugrywa tą rundę i mam 5-1. Znakomicie tutaj się zaprezentował zawodnik First Cuff. No, wydawało się, że na Kasacja ugra tą rundę, ale jednak bardzo ładnie tutaj do samego końca wystarczyły te ułamki sekund, żeby wyeliminować rywala. Krubin i ekipa mają teraz szansę wraz z tym dopingiem od kibiców właśnie powrócić do tego spotkania, żeby tutaj pokazać, na co ich stać i być może awansować do następnej rundy już teraz.
Soren już z pierwszym fragiem za WP. Bardzo dobre otwarcie kasacji, ale NKR i ekipa także są odpowiednio ustawieni w tej chwili na pozycjach. Krosik i First Kawę gotowi, jakby tutaj chcieli zaskoczyć od góry, ale także Krubin będzie pomagał swoim kolegom, więc zapewne uda się to zajęcie. Zobaczmy. Zeskakuje tutaj jeden z zawodników Terror, Reactive NKR z pierwszym fragiem. Reactive także ma tutaj ogromne problemy. No, nie ma już kolegów do pomocy, a z dwóch stron tak naprawdę ma przeciwnika. Reactive, oj, to się może źle skończyć. Narki być może usłyszał tutaj rywala, a mamy przecież 5-3. Tutaj First Cave jest w bardzo złej sytuacji, a Hypno kolejne fragi zdobyła wraz z Elektr, który zdobył dwa fragi dla zawodników kasacji. No nie bez powodu mówiło się, że to jest jeden z faworytów tego turnieju i pokazują to w każdym meczu. No ale na pewno First Cave nie odpuści. Niech doping niesiony przez kibiców na sali pociągnie tą drużynę, aby tutaj wygrać to spotkanie. 6-1, korzystna sytuacja kasacji. Wydaje się, że tutaj nic się nie zmieni już po tej rundzie. Mamy kolejne ICO w wykonaniu First Cav. Apaka podchodzi, co ciekawe, w tej chwili pod bombside przez odnogę, która może tutaj pomóc zdobyć jakiegoś fraga, być może tutaj zaskoczyć ekipa kasacji, która już jednak bardzo dobrze czai Hypno. Porozdawał tutaj kolejne fragi. No niestety widać, że dominacja totalna tutaj na bombsidzie a kasacji w rundzie numer 8. A Soren jeszcze ubezpiecza pozycję w tej chwili wraz z AWP-ą. 7-1 i kasacja ucieka. Siedem do jednego, kolejna runda przed nami. Kasacja na prowadzeniu. To już jest 6 rund przewagi i oczywiście no, trudna sytuacja z zawodnikiem First Cav. Hypno teraz czeka tutaj na zeskoku, ale to M4Z już z pierwszym fragiem. Dobre otwarcie First Cav. Być może to jest właśnie moment, który pozwoli im tutaj pociągnąć swoją drużynę. Ale Bombero bardzo agresywnie ma dwóch przeciwników. Och, niepotrzebnie. To był błąd, który niestety pomógł zawodnikom kasacji. Soren także zdobył kolejnego fraga z OWP w tym czasie i mamy po raz kolejny przewagę. 4-3. Krosik obity do 46 HP. No i oczekiwania. Gdzie pojawią się zamcy First Cav? No, Reactive teraz bardzo ładnie. Zobaczmy, jak sobie poradzi, czy po raz kolejny tutaj zdobędzie fraga. Ale nie spodziewa się, gdzie jest przeciwnik. Teraz nie trafia, ale Krosik poradził z tym przeciwnikiem. Narklin, o to ciekawie, ale kasacja po raz kolejny nie daje tutaj szans na bombsidzie zawodnika First Cav. I mamy 8-1 po raz kolejny. Bardzo dobrze ekipa antyterrorystów. Kolejna runda przed nami, 8-1. Ciekawa bardzo sytuacja ze względu na to, że Hypno i ekipa tutaj mogą to wszystko zmienić. No zobaczmy. Tutaj wiele się dzieje. Reactive będzie atakował przeciwnika. Mamy przewagę po raz kolejny ekipy antyterrorystów. Teraz walczy tutaj jeszcze zawodnik Tero. Jak widać, 1-2. 33 HP tego zawodnika. Doping na sali. No i czy to pomoże zawodnikowi? No zobaczymy. Kasacja kończy tą rundę jednak. Bardzo pewnie Soren. Nie ma tutaj złudzeń. Kasacja utrzymuje tą przewagę. No i pytanie, czy coś tutaj się zmieni ze względu na to, że sytuacja finansowa kasacji jest naprawdę doskonała. Po 10 tysięcy Soren i Narki. No i pozostali zawodnicy także na fullu. Między innymi First Cav także. No i zobaczmy, First Cav w kolejnej rundzie. Ostatnie szanse, żeby tutaj jeszcze powrócić. No na pewno to nie jest stracona pozycja. Miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze coś pokaże nam ta ekipa i będzie szansa na zdobycie kolejnych rund w tym spotkaniu. Reactive ustawiony na środku. Krubin w tym czasie już patrzy na kolejną pozycję. Na El Bombero będzie zapewne tutaj szukował strategię, żeby wejść na bombsite. Jak widać, Forzy jeszcze tutaj na środku. Narkli jednak tam stoi. To może się bardzo źle skończyć. Na Soren spokojnie za WP na bombsite. Ciekawe, co z tego wyniknie.
Kasacja przecież ma ogromną przewagę, a First Cup musi gonić. No i jeżeli tutaj nie pojawi się jakaś agresja i skuteczność ze strony First Cup, może to bardzo źle się skończy. Soren! Ależ trafił! Dwa fragi za WP jeszcze, ale teraz walczy M4Z. Chybno jeszcze do tego z fragiem, ale to jest nadal przewaga po stronie antyterrorystów. 50 sekund do końca. Zobaczmy, co robi Krumin Reactive. Reactive, który już jest bardzo blisko tutaj BSA, atakuje, o, znakomicie przeskanował, Kromy też czasie z kolejnym fragiem, bardzo dobrze tutaj sobie poradził, Hypno pozostaje sam, uwaga, teraz atakuje znakomicie Hypno, jeden na jednego, ale Reactive wie, gdzie znajdzie się przeciwnik, oj, to się może źle skończyć, no i Hypno wykorzystuje błąd przeciwnika, niepotrzebnie tam Reactive, wydaje mi się, że atakował, ale 10 do 1 to jest jednak nadal prowadzenie kasacji, że grają bardzo rozważnie i wykorzystują błędy przeciwnika. 9 rund przewagi, no i jeszcze po raz kolejny First Cup może zagrać fulla. W końcu WP, M4Z. I do tego jeszcze pozostaje zawodnicy. Mazi. Hypno podchodzi tutaj, już skraca pozycję. No jeżeli usłyszy przeciwników, to może się bardzo źle skoczy. Teraz jest zauważony przez przeciwnika. Zdobywa jednego fraga, ale Krubin także sobie poradził z jednym z rywali. No i będzie zapewne szybkie wejście na bombsite. Reactive i Mazi tutaj już wcelowani. Z drugiej strony Narki także widzimy, że jest na bombsite, a tutaj podwojona pozycja przez zawodników antyterrorystów. A Reactive, nie ekipa, na pewno tutaj się nie poddadzą. Krubin jeszcze do tego będzie uważał na środku. Reactive bardzo blisko, tutaj zaskoczenie rywala. Ale czekają do samego końca. Minuta do końca. A Mirska musi odrabiać straty. Ale Elektryk tutaj już zauważa jednego z rywali. Czyżby to był moment, który pomoże mu tutaj w ugraniu rundy? No, zobaczymy teraz. Oj, tutaj mamy ogromne kłopoty obydwu zawodników, ale Krumin i Mazi zdobywają fragi. 4-2, Soren i Narkli. Bardzo trudnej sytuacji zawodnicy kasacji, ale już nieraz pokazywali, że są w stanie to ugrać. Mazi jednak teraz ugrywa kolejnego fraga. No, a Narki pozostaje sam, więc spodziewamy się teraz rundy dla First Cup, którzy splatowali pakę. A Narki zaczyna w tej chwili uciekać. Z wielkie brawa, bo teraz First Cup ugrywa kolejną rundę. Na pewno tutaj nie wierzę, że miałoby się coś jeszcze zmienić. Może zobaczymy jakiegoś fraga jeszcze od Narkiego, ale to First Cup odrabia te straty. Teraz będzie druga runda dla tej drużyny i to jest moment, którym oni muszą wziąć się do roboty, ponieważ później już może być za późno, bo mamy tylko 3 rundy do zakończenia pierwszej połówki tego spotkania. 10 do 2. First Cup odrabia w tej chwili straty. Osiem rund przewagi kasacji. No może w końcu się uda to zredukować, mimo bardzo dobrych funduszy kasacji GG. No ale First Cup także może w tej chwili pozwolić sobie na lepsze zakupy. Mamy w tej chwili Maziego, który ma AWP. Mamy 3 Akacze, 1 Gali do strony El Bombero. No i bardzo ważną rundę dla First Cup. Paka w tej chwili umieszczona na środku. Soren jednak widać po raz kolejny wcelowana na tym bombsadzie, a jakby spodziewał się przeciwnika, który miał podejść pod ten bombsite, no ale oczywiście to nie jest to. NKR ustawiony spokojnie na fontannie. Z drugiej strony czają się tutaj zawodnicy First Cup. Pytanie, na który bombsite wejdą? Czy tutaj potrafią zaskoczyć i oczywiście nie zdobyć kolejną rundę w tym spotkaniu, bo wszyscy liczą właśnie na tę drużynę na hali, żeby odrobić te straty. Nie, oczywiście zaskoczyć jak się tylko da przeciwnika. Mazi czeka z ekipą, już przechodzą tutaj przez środek. I Narki i Soren z kolejnymi fragami. Czyżby to była kolejna runda pewna dla zawodników kasacji? No, raczej nie. 4-3. Walczą nam tutaj jeszcze zawodnicy First Cup. Zobaczmy, co robi El Bombero. Krubin także z Reactivem czekają do samego końca. No ale 50 sekund to także nie jest wiele czasu. Hypno jeszcze teraz wykorzystuje kolejne błędy. No i kolejny raz tutaj zauważeni. First Cup, ogromne problemy tutaj w tej rundzie. No i co mogą zrobić tutaj bezranni zawodnicy terrorystów? Ciężko powiedzieć. Tym bardziej, że zawodnicy anty są znakomicie wcelowani. No zobaczymy. Defensywa, 30 sekund do końca. No i czy da się wejść, bić na ten bombsite? Ciężko powiedzieć. NKR już tutaj czai się, bo jeżeli tutaj zauważy przeciwnika, to się może bardziej doskoczyć. Reactive teraz bardzo dobrze. Zobaczmy, co robią tutaj zawodnicy terrorystów. Najważniejsza chyba runda w tym spotkaniu. No jednak z kolejnym fragiem, a Reactive sam 10 sekund do końca. No, niestety, zauważony. Bardzo dobrze tutaj
przez zawodnika kasacji Enkera, który zdołał fraga z M4A1 i doprowadził do wyniku 11-2. Kasacja z 9-rundową przewagą. No i pytanie, co zrobi First Cup, jeżeli oni oczywiście będą mieć lepsze fundusze w późniejszych rundach. Jeżeli ugrają tą rundę, są w stanie spokojnie powalczyć, no ale kasacja ma bardzo dużo kasy tutaj. Wydaje mi się, że First Cup musiałoby się wznieść na wyżyny swoich umiejętności, aby odrobić te straty. No ale mimo to nie jest koniec. Nawet jeżeli by przegrali to spotkanie, to później mają jeszcze mecz o awans. Elektry jeszcze czeka na pozycji. Soren także cały czas awopą. No, widać, że nie odpuszcza ten zawodnik. To jest cały czas to samo, co widzieliśmy w poprzednich spotkaniach. Zawodnik, który potrafi znakomicie strzelać awopy. Krosik czeka przy smoku. Minuta do końca rundy. El Bombero i ekipa jednak czekają do samego końca. I tutaj widać, że będzie to zapewne wejście na mniejszy bombsite. Atakują tutaj wściekle zawodnicy terrorystów. No i zobaczmy, jak sobie poradzą na B. Elektry, już jeden frag, niezauważony Elektr! Ależ błąd teraz, First Cup. No i lecą kolejne fragi, mimo to, że Krubin jeszcze walczy, nie ma szans starć już z trzema przeciwnikami. I mamy 12-2. Coraz większą przewagę tutaj mamy zawodników antyterrorystów. Kolejna runda, która może jeszcze nam powiedzieć, czy powalczy First Cup. Właściwie to ostatnia pierwszej połowy, no ostatnia, w której mogą tutaj powalczyć po stronie Tero. Teraz bardzo szybko zeskakują, no to nie jest pełny full, ale udaje mi się tam zeskoczyć. Ciekawa sytuacja. Hypno musi cofnąć się, ale z drugiej strony także jest Soren, który już patrzy za WP. Hypno nie może tutaj zaatakować agresywnie, no bo z jednej strony tutaj trzyma rywala, zamknięci zawodnicy terrorystów. Nie wiem, czy będą w stanie już wyjść z tej pozycji, tym bardziej, że są tak naprawdę otoczeni przez gromadę zawodników antyterrorystów. Krosik obity do 16 HP. Tylko trzech zawodników tutaj pozostaje teraz reaktyw. Bardzo ładnie tutaj strzelił zawodnik Tero. Jeszcze z drugiej strony, teraz po raz drugi, no. Czyżby tu jeszcze powalczył? Jeszcze tutaj próbuje, ale Elektr był szybszy w tej sytuacji. Mazi jednak bez szans. Koniec pierwszej połowy, 13-2 kasacja na prowadzenie. Bardzo pewnie tutaj kontroluje sytuację. No i good half i powodzenia w drugiej połowie, ponieważ tutaj First Cup musi wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, aby odrobić te straty. Szesnasta runda i bardzo ważne pistole. Czy to jest jeszcze nadzieja z niego First Cup? Ciężko powiedzieć. Miejmy nadzieję, że jeszcze tutaj powalczą zamiecy anty, ale z drugiej strony kasacja także gra znakomicie. To już drugie spotkanie, w którym prezentują bardzo wysoki poziom. No i dążą do tego, aby wygrać drugie spotkanie, awansując do ćwierćfinału. Soren już z pierwszym fragiem. Narki tutaj bardzo dobrze rzuca w tej chwili smoka. Zapewne to będzie wejście na bombside'a, ale poczekajmy jeszcze. 5-4. Rotują tutaj już zawodnicy antyterrorystów. Elektr atakowany, ale bardzo ładnie tutaj zauważył przeciwnika. No, jeżeli tutaj First Cup nie zabija w takiej sytuacji, no to ciężko będzie ugrać całe spotkanie. Tym bardziej, że kasacja teraz ugrywa pistole na czysto. Ani jednego fraga po stronie First Cup. 14-2. No i chyba pozostaje tylko liczyć kibica First Cup na to, czy wygrają spotkanie barażowe o awans do ćwierćfinału. Przewaga 12 rund. I do tego jeszcze teraz mamy Forza po stronie First Cup i szybkie wejście kasacji. Czy to się powiedzie? Można teraz zobaczyć. Soren w tym czasie jeszcze agresywnie na drugiej pozycji. On tam zajmuje bombside'a, no ale Paka przecież jest na zupełnie innym bombside'zie i mamy przewagę 3-2, gdzie First Cup jeszcze ma szansę powalczyć w tej rundzie. Krosik teraz, oj, naciął się na przeciwnika. No i kasacja 15-2, bardzo pewnie. Ucieka w tej chwili zawodnikom antyterrorystów. No i mamy punkty meczowe. 13 rund na zakończenie tego spotkania. I może to się za chwilkę skończyć. Pytaniem jest tylko, czy First Cup powalczy w spotkaniu barażowym o awans, bo z drugiej strony kasacja ma już zapewnione ćwierćfinały, które odbędą się dzisiaj. Z
Zobaczmy, Soren z pierwszym fragiem. Elektr tutaj atakuje, ale to jest kolejny frag po stronie Kasacji. El Bombero jeszcze tutaj powalczył z pistola, ale z drugiej strony po raz kolejny mamy przewagę Kasacji. 4-3. Zostaje tylko El Bombero i Krosik. No i czy powalczą w tej rundzie? Atakowanie teraz w świetle El Bombero. Jest znakomicie El Bombero i jeszcze tutaj by się nadział. 2-1. Krosik pozostaje sam, no szkoda, bo było bardzo blisko. Ale z drugiej strony jeszcze walczy zawodnik First Cup. No, potrzebuje teraz na pewno wsparcia. Anarki z drugiej strony, NKR także już w fontannie. No ale Krosik także nie ma czasu. No, czai się z Diglem. Bardzo blisko tutaj ustrzelenia fraga. Jeszcze podchodzi tutaj agresywnie, obija przeciwnika. No, ale Anarki ma przecież 18 HP. Ustałemkę, no właściwie teraz Krosik podchodzi od pleców. No i jest znakomity frag. Krosik, czy ugra tą rundę? Nie, niestety nie, więc to Kasacja ugrywa tą rundę. No i mamy 16-2. Koniec kolejnego spotkania, gdzie Kasacja przechodzi do następnej fazy turnieju, do ćwierćfinałów, a First Cup będzie musiało się męczyć w playoffach o awans do następnej fazy.